Co roku do Chorwacji udaje się około miliona Polaków. Wiele z tych osób to są właśnie turyści, którzy przyjeżdżają wypoczywać nad wodami Adriatyku. I rzeczywiście ten ruch turystyczny, który zwłaszcza w ostatnich latach jest coraz intensywniejszy, dla wielu osób wydaje się czymś nowym, że jest to nowy kierunek, gdzie Polacy jeżdżą wypoczywać, bo przede wszystkim kojarzy im się wypoczynek nadmorski, chociażby właśnie z pobytem w Bułgarii, która to Bułgaria była kiedyś w okresie PRL-u bardzo popularnym kierunkiem, gdzie udawali się Polacy. Natomiast prawda jest taka, że chorwackie wybrzeże jest tak naprawdę odkrywane na nowo. Dlaczego na nowo? Przede wszystkim dlatego, że właśnie tam w wieku XIX, właściwie pod koniec tego wieku XIX, na przełomie XIX-XX wieku, mieliśmy do czynienia z właśnie ruchem turystycznym Polaków, którzy to właśnie Polacy z Galicji przyjeżdżali, żeby wypoczywać. I cóż to była za grupa turystów? Otóż przede wszystkim na samym początku, mniej więcej od lat 80., to była przede wszystkim arystokracja, więc to byli ludzie, których było stać na to, żeby wypoczywać, żeby pozwolić sobie na to, by wynajmować hotele. Natomiast w późniejszym czasie turystyka nieco się zdemokratyzowała, to znaczy oprócz właśnie szlachty, którą było stać na takie drogie formy wypoczynku, również zaczęli pojawiać się ludzie, którzy byli nieco mniej majętni, to znaczy urzędnicy, to były również osoby takie jak chociażby artyści. I w związku z tym właśnie wybrzeże Adriatyckie z tej chorwackiej strony stało się, no, ówczesnej Austro-Węgierskiej, stało się miejscem, gdzie bardzo wielu Polaków przyjeżdżało, żeby wypoczywać. No, są takie statystyki, co prawda niedokładne, ale mówiące o tym, że w samej Opatii, która to wówczas nazwę nosiła abacja, wypoczywało co lato około kilku tysięcy przyjezdnych osób, właśnie przyjezdnych Polaków. Większość z nich pochodziła z Galicji. Natomiast nie wszyscy. Zdarzały się też osoby, które przyjeżdżały z innych zaborów, przede wszystkim z zaboru rosyjskiego. Zresztą mieliśmy osoby takie jak chociażby taki bardzo bogaty szlachcic Korwin-Mikulewski, który no, posiadał nawet własną wyspę i na tej wyspie również posiadał swój majątek. Zresztą tam ten jego pałac był projektowany przez galicyjskich architektów. Także mamy do czynienia z osobami, które przyjeżdżały, z Polakami, które przyjeżdżały zewsząd. Dlaczego? Przede wszystkim należy sobie zadać pytanie, z czego się brało, że Polacy pojawiali się nad Adriatykiem. Otóż no, pojawiali się właściwie z tego samego powodu, z którego pojawiają się dzisiaj. To znaczy, chcieli wypoczywać w słońcu, w klimacie, prawda, który byłby dla nich przyjazny. No a niestety takiej możliwości nie mieli. Oczywiście, jeśli idzie o Polaków z Galicji, no było im tym łatwiej, że w związku z tym, że funkcjonowali oni w ramach jednego państwa, czyli wspomnianych Austro-Węgier, no to wówczas mamy do czynienia z sytuacją, dzięki której mogli bez problemu podróżować. Wystarczyło z Krakowa udać się do Wiednia, a tam już świat był, że tak powiem, u stóp. Można było spokojnie przemieścić się do Rijeki, a stamtąd już właśnie do takich kurortów jak chociażby właśnie Opatia, gdzie rzeczywiście znajdowały się interesujące miejsca, w których można było wypocząć, kurorty, ale również też i miejsca, gdzie można było sobie popływać, można było jakieś wycieczki. Także faktycznie tutaj ta infrastruktura była bardzo dobra. No, ta infrastruktura, która istniała właśnie na tamtym terenie, głównie na Półwyspie Istryjskim, to była infrastruktura, która powstawała od lat 50. XIX wieku. Była ona głównie związana z inwestycjami austriackimi na tym terenie. Zresztą, jeśli idzie o wybrzeże Adriatyckie, no to tutaj przede wszystkim mamy inwestycje wojskowe, które niejako pomogły w rozwoju turystyki. Dlaczego? No przede wszystkim dlatego, że położenie torów, rozbudowa sieci kolejowej pozwoliła na to, żeby można było nie tylko budować nadmorskie bazy dla marynarki, ale również właśnie kurorty, do których turyści spokojnie mogliby docierać. I rzeczywiście rozwój kolei to była jedna z rzeczy, która faktycznie sprzyjała bardzo mocno temu rozwojowi turystyki. Także faktycznie mamy tutaj do czynienia właśnie z sytuacją, gdzie bardzo wielu Polaków, kiedy chciało jechać nad morze, no to nie myślało tak jak dzisiaj o tym, żeby pojechać, prawda, nad Bałtyk, tylko właśnie dla nich takim morzem, dla Polaków z Galicji, takim morzem, o którym myśleli, to był przede wszystkim Adriatyk. Także możemy znaleźć analogię do pewnych wydarzeń, o których wspomniałem na początku, czyli właśnie do tej turystyki masowej, która ma miejsce dzisiaj. No więc wracając do samych turystów, kim byli? No tak jak już powiedziałem, to oczywiście była
to była szlachta, jak chociażby na przykład Dzieduszyccy, którzy pozostawili fantastyczne materiały wspomnieniowe właśnie dotyczące ich wypoczynku u wód, jak to się wówczas mówiło. Oprócz tego mamy również całą masę osób będących urzędnikami, no, takich właśnie, którzy przyjeżdżali nad Adriatyk, żeby wypoczywać z całymi rodzinami. No, chociażby na przykład Zofia Kosińska, która pozostawiła interesujące pamiętniki, opisywała, jak to wraz ze swoim ojcem Stanisławem, który był inżynierem, jednym z budowniczych kolei galicyjskich, właśnie wypoczywała nad Adriatykiem w słońcu południowym. Ponadto również mamy do czynienia z całą plejadą artystów, ale także i takich postaci, byśmy to powiedzieli, pierwszoligowych, jeśli idzie o politykę, bo przecież politycy galicyjscy, ci, którzy na co dzień pracowali czy we Lwowie, czy w Wiedniu, właśnie na wakacje często udawali się nad Adriatyk. Florian Ziemiałkowski, ale i także inni czołowi galicyjscy politycy, kiedy chcieli zebrać siły i myśli, no to właśnie udawali się do południowej, na południowe rubieże monarchii, żeby tam zaznać tego wypoczynku w słońcu. Mamy również artystów, mamy również, no, chociażby takiego artystę przez duże A jak Witkiewicz, który przecież swoje ostatnie lata właśnie spędził nad Adriatykiem, zresztą co było mu zalecone przez lekarzy w związku z jego chorobą. Ponadto mamy również chociażby Piłsudskiego, który też wypoczywał po tym jak prawda, wrócił z Syberii. Jego zdrowie, no, szwankowało. Wówczas Odo Bujwit, z którym miał kontakt, zalecił mu, żeby udał się właśnie nad Adriatyk celem wypoczynku i nabrania pewnych sił. Także tutaj również mamy właśnie Piłsudskiego, który wypoczywał. Zresztą dzisiaj nawet, kiedy będziemy w Dalmacji, możemy, czy na Istrii, możemy przekonać się o tych różnych śladach polskich, bo mamy do czynienia właśnie chociażby z takimi tablicami upamiętniającymi właśnie Piłsudskiego, ale też możemy się spotkać z tablicą upamiętniającą Sienkiewicza, który, co ciekawe, właśnie pisał część swego Quo Vadis nad właśnie Adriatykiem, także możemy sobie wyobrazić, że właśnie te jego opisy słonecznego Rzymu w pewien sposób są inspirowane tymi widokami, które on miał wypoczywając nad Adriatykiem. No oczywiście również Maria Konopnicka bywała nad Adriatykiem, Eliza Orzeszkowa także. Mamy również do czynienia z chociażby artystami, z takimi jak chociażby Kazimierz Batowski, który właśnie także przebywał nad Adriatykiem. No oczywiście oprócz artystów mamy też do czynienia z polskimi żołnierzami, którzy przebywali w różnych bazach właśnie austriackich. Oni także udawali się na wypoczynek do wód. Adriatyk był interesujący także przede wszystkim dlatego, ponieważ no, ilość Polaków, która tam przebywała, powodowała, że również zaczęła się tam rozrastać swoistego rodzaju polska gastronomia, czy jakbyśmy to powiedzieli, przyjmowali też polscy lekarze, którzy opiekowali się osobami, które tam przebywały. Więc ta cała jakby pewna taka infrastruktura, która powstała, ona również była skierowana na Polaków. Wiele osób, które właśnie obsługiwały, czy to w hotelach, czy w restauracjach, znały język polski, ponieważ tych turystów polskich było bardzo dużo. Zresztą Polacy również wykupywali nieruchomości nad Adriatykiem. Na razie póki co nie mamy dokładnych informacji, ponieważ badania jeszcze nie zostały na ten temat przeprowadzone, ale wiemy przynajmniej o kilku nieruchomościach, które Polacy tam posiadali. I to są nieruchomości zarówno na wybrzeżu, jak i też nieruchomości, które posiadali na wyspach. Ja już wspomniałem o Korwinie Milewskim, ale nie tylko on, także chociażby na przykład Aleksander Poniński-Lodzia, on również tam posiadał swoją
wyspę, na której właśnie wypoczywał. No oczywiście nie możemy też zapominać o Habsburgach żywieckich, którzy przecież zanim przybyli do Żywca, no oni przecież również tam nad Adriatykiem zamieszkiwali. Zresztą jedna z wysp też do nich należała i ten pałac, w którym mieszkali, po dzień dzisiejszy istnieje. Także naprawdę, jeśli idzie o te nasze związki z właśnie wybrzeżem adriatyckim, to są one bardzo, bardzo intensywne. I tyczy się to zarówno tego okresu z przełomu XIX i XX wieku, kiedy to mieliśmy do czynienia właściwie z jednym krajem, monarchią austro-węgierską, ale także tyczy się to okresu późniejszego, to znaczy po I wojnie światowej mamy do czynienia z pewną zapaścią, jeśli idzie o obecność Polaków nad Adriatykiem, co jest oczywiście związane też ze zmianami politycznymi, do jakich wówczas doszło, ale już później, w latach, pod koniec lat 20., na początku lat 30., mamy ponownie, że tak powiem, Polaków, którzy właśnie wybierają się nad Adriatyk, co jest zresztą związane poniekąd z działalnością Towarzystwa Polsko-Jugosłowiańskiego, które takowe wycieczki organizowało. Z tych pobytów Polaków nad Adriatykiem ostało się całkiem dużo zarówno materiału korespondencyjnego, czyli listów, no to zresztą nie dziwi, bo osoby, które przybywały właśnie wypoczywać, no nie były w stanie, tak jak to ma miejsce dzisiaj, wysłać MMS-a z ładnym widoczkiem, tylko wysyłały właśnie pocztówki, tudzież jakieś widoczki właśnie, żeby pokazać, gdzie były, żeby podzielić się w jakiś sposób tymi swoimi wspomnieniami z krewnymi. No i dzięki temu właśnie my dzisiaj dysponujemy sporą bazą źródłową, która ma zarówno charakter narracyjny, czyli są to zarówno listy, jak i też wspomnienia, ale i także ikonograficzny, bo mamy oprócz tych pocztówek także zdjęcia. Otóż gdybyśmy przyjrzeli się różnym spuściznom osób właśnie tych, o których wspomniałem, znajdziemy tam w ich materiałach często różnego rodzaju zdjęcia, które będą właśnie zdjęciami pochodzącymi z wybrzeża Adriatyckiego. Także rzeczywiście tutaj ten ruch turystyczny w latach, pod koniec lat 20., na początku lat 30. był coraz większy. Właśnie dzięki Towarzystwu Polsko-Jugosłowiańskiemu, które organizowało takie wycieczki. Oczywiście te wycieczki nie były rzeczą tanią, niemniej jednak organizacja takiej wyprawy była zdecydowanie bardziej komfortowa, ponieważ no, wszystkim zajmowało się towarzystwo, jak i również no, była bardziej opłacalna. Chociaż tak jak wspomniałem, no, była to rzecz raczej, na którą było stać osoby bardziej niż mniej majętne. W każdym razie nad Adriatykiem w okresie międzywojennym mamy do czynienia jeszcze z jednym bardzo interesującym zjawiskiem, jeśli idzie o polską turystykę. Mianowicie mamy do czynienia z taką instytucją jak Dom Polski. To znaczy była to instytucja, która była finansowana przez Polaków. Polaków, którzy właśnie zdecydowali się zamieszkać nad Adriatykiem. Był tam hotel, który właśnie przyjmował między innymi polskie dzieci i wśród tych dzieci w roku bodaj 37 znalazł się między innymi Krzysztof Kamil Baczyński, który właśnie na wyspie Szolta spędzał wakacje. Zresztą, co ciekawe, tam przeżył swoją pierwszą miłość. Także to było bardzo ważne dla niego miejsce. Zresztą pozostawił po sobie bardzo interesujące utwory, które właśnie tego miejsca dotyczyły. Dom Polski na Szolcie to było miejsce, które właśnie służyło Polakom, żeby tam mogli wypoczywać. To było miejsce, które właśnie oferowało zarówno możliwość wypoczynku dla takich turystów prywatnych, jak i też właśnie takich zorganizowanych wycieczek. Funkcjonowało ono cały rok. Oprócz tego również mieliśmy do czynienia z takimi planami, żeby wygospodarować część wyspy właśnie dla Polaków, którzy chcieliby się osiedlić, ponieważ w dwudziestoleciu międzywojennym mamy do czynienia z osobami, które decydowały się na to, żeby osiedlić się na południu Europy, właśnie w południowym słońcu spędzić na przykład swoją emeryturę, tak jak chociażby niektórzy byli oficerowie armii austriackiej, jak chociażby Serda Teodorski, który właśnie za żonę wziął sobie Chorwatkę i zdecydował się po emeryturze wyjechać na południe, żeby tam zamieszkać. Zresztą nie tylko on, ponieważ również też kompozytor Rogowski także zdecydował się na pobyt taki dłuższy właśnie w Dubrowniku, gdzie mieszkał. Ponadto również oprócz takich, byśmy to powiedzieli, typowych turystów,
Mamy też do czynienia z takimi osobami, jak na przykład studenci polscy, którzy w dwudziestoleciu międzywojennym wyjeżdżali na uniwersytety, czy to w Belgradzie, czy w Zagrzebiu, i oni także właśnie, kiedy mieli możliwość, to odwiedzali południe, gdzie wypoczywali. Jest zachowana bardzo interesująca korespondencja chociażby między Kazimierzem Niczem a swoimi studentami, którzy właśnie wyjeżdżali na południe, żeby po pierwsze uczyć się języka, ale po drugie też właśnie, żeby zobaczyć coś ciekawego. Obecność Polaków nad Adriatykiem niestety skończyła się w roku 1939. Jeśli idzie o dom polski, to tak naprawdę on przetrwał II wojnę światową, niemniej jednak zostały te tereny, które należały do Polaków, znacjonalizowane. To samo zresztą też tyczyło się tych wysp, na których Polacy posiadali swoje nieruchomości. Także generalnie rzecz biorąc, mamy do czynienia z sytuacją, gdzie właśnie w latach 40. możemy powiedzieć o pewnym końcu obecności Polaków w Jugosławii. Oczywiście później w okresie tej komunistycznej Jugosławii też mamy do czynienia z pewnym rodzajem turystyki polskiej na tamtym terenie, ale był on zdecydowanie mniejszy, a to wiązało się przede wszystkim z trudnościami zarówno związanymi z wyjazdem, no jak i przede wszystkim kwestiami związanymi z kosztami. Natomiast tak jak mówię, obecnie ta obecność Polaków, która jest nad Adriatykiem, jest to właśnie obecność stanowiąca pewne nawiązanie do tych czasów, które miały miejsce na przełomie XIX i XX wieku i które właściwie trwały aż do II wojny światowej. Także kiedy będziemy się udawać właśnie na wakacje na południe, warto może, żeby było rozglądnąć się za tymi pewnymi śladami polskości, bo rzeczywiście tych śladów jest tam całkiem sporo i dotyczy się zarówno tych budynków, które kiedyś należały do Polaków, jak i właśnie tych pomników, o których wspomniałem, które tam funkcjonują, które tam są, które tam zostały postawione i które przetrwały do dzisiaj. Także naprawdę warto tego szukać, co może stanowić też urozmaicenie dla naszego wypoczynku, jaki tam będziemy spędzać. Dziękuję.